Proszę, pani mecenas. Dziękuję. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak się pan ma? Panie mecenasie, ratujcie, nie chcę więzienia, proszę. Ale proszę być dobrej myśli. Sprawa jest trudna, no ale nie beznadziejna. Zabili Marzena, moje Marzena i mówią, że to ja. Proszę być dobrej myśli, ja naprawdę sądzę, że uda się przekonać sąd co do pańskiej niewinności. Nie uwierzą. Myślę, że ja zabił, bo ja brudna. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Dzwonił do mnie ostatnio mój znajomy policjant i powiedział, że udało się namierzyć tego faceta, który próbował dokonać transakcji kartą kredytową pani Duni. Złapali jego? Jeszcze nie, ale myślę, że jest to możliwe nawet jeszcze dzisiaj. Allahumma salli ala Muhammad. A jak tylko go namierzą i jak tylko złapią tego człowieka, który posługiwał się kartą pani Duni, to sprowadzą go do sądu. My sami musimy już i za chwilę zaczynamy rozprawę. No fakt, dobra. Dziękuję bardzo. Sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Gamala Abdelkadera. Stawił się oskarżony, doprowadzony z aresztu śledczego oraz jego obrońca. Adwokat Magdalena Wilk z urzędu. Dziękuję. Pan prokurator? Paweł Sobczak. Dziękuję. Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Oskarżam Gamala Abdelkadera o to, że w dniu 18 stycznia 2011 roku we Wrocławiu, działając z bezpośrednim zamiarem, w związku z rozbojem, zabił 31-letnią Marzenę Dunin. Oskarżony pokłócił się z Marzeną Dunin w przydomowym ogrodzie. Zadał jej kilka ciosów kluczem francuskim w głowę, a następnie zabrał swojej ofierze 40 tysięcy złotych oraz portfel z kartą kredytową i zbiegł z miejsca przestępstwa. Marzena Dunin doznała złamania kości czaszki i uszkodzenia mózgu, w następstwie czego niemal natychmiast zmarła. Za popełnione przestępstwo oskarżonemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Panie Abdelkader, proszę wstać. W postępowaniu przygotowawczym nie potrzebował pan pomocy tłumacza. Czy coś zmieniło się w tym zakresie? Rozumiem wszystko. Zrozumiał pan treść aktu oskarżenia? Tak, ale to nie ja zabił Marzenę. Proszę, zlitujcie się na biednym Egipcjaninem. Naprawdę, proszę. Panie Abdelkader, ale w sądzie nie chodzi o litość, tylko o sprawiedliwość. Musimy w spokoju przeprowadzić wszystkie dowody, dobrze? Dobrze, ale to nie ja zabił. Ktoś inny, tylko nie wiem ten, kto inny. Czyli nie przyznaje się pan do dokonania tego czynu? Nie. Pouczam, że przed sądem ma pan prawo do składania wyjaśnień. Może pan również bez podania przyczyny odmówić składania wyjaśnień. Jaka jest pana decyzja? Ja pani powiem wszystko, prawda i co pani chce. W takim razie słuchamy. Tylko ja nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, że wszystkie kolegi Marzeny nie lubią Gamala i... Czyli uważa pan, że negatywne opinie na pana temat w gronie osób znajomych pani Dunin są bezpodstawne. A nie uważa pan jednak, że znajdują one podstawę w faktach, a w szczególności w sposobie, w jaki traktował pan ofiarę? Jak to? Pani sąd? Ja kochać Marzena, ja przyjechać do Polski dla Marzena, zostawić wszystko w Egipcie, rodzina, kraj, przyjechać do Polski dla Marzena, a teraz zabić? W tej sytuacji, Wysoki Sądzie, nie mam wyjścia i poproszę o zaprezentowanie dowodu numer 5. Jest to prywatne nagranie jednego ze znajomych pani Dunin, zarejestrowane w październiku 2010 roku. Pani Aniu, bardzo proszę. Tomek zabawia naszą koleżankę Marzenkę. Zostaw mnie, zostaw mnie! Jak ja do domu, gdzie nie idę? Masz mnie słuchać! Nic taki się nie patrzeć, jak ze mnie już to egipcjanka. Jesteś... Podobasz się, bo co patrzeć na tygacie? Wiesz co? Żebyś wiedział, że mi się podoba. Tylko ja nie bardzo rozumiem, co to nagranie miało pokazywać. Kłótnie między partnerami są chyba zjawiskiem dość częstym. Ja z przyjemnością objaśnię, pani mecenas. Obrazuje to nagranie nie tylko sposób, w jaki pan traktował swoją partnerkę, ale w ogóle jak był bardzo emocjonalny. Proszę państwa, to nie czas na ocenę dowodu. Czy są pytania? Tak, Wysoki Sądzie. Panie Abdelkader, czy 18 stycznia tego roku doszło między panem a panią Dunin do podobnej awantury,
trakcie której również się pan uniósł i kilkakrotnie uderzył panią Dunin. Co pan gada? Ja Marzena nigdy nic złego nie robi. Nigdy. Proszę pana, a to co widzieliśmy przed momentem, ta szarpanina i groźby, które pan kierował pod jej adresem? To jest normalne. Ja facet i ona z obcem tańczy i ja... Ona wina i ja denerwował i tak zachował. A może 18 stycznia również uznał pan, że jest winna i to tak bardzo, że zasłużyła na śmierć? 100 razy mówię, że ja nie zabił. Pan zły człowiek. Panie prokuratorze, ale proszę o mniej sugerujące pytania. Panie Abdelkader, gdzie pan przebywał 18 stycznia około godziny 15:30, wtedy kiedy doszło do zabójstwa? W domu. Mówi pan o domu ofiary, przed którym została zamordowana. Tak, bo ja i Marzena mieszkać razem i ja był na górze i słyszeć krzyk i poszedł na dół i Marzena była martwa. 3 godziny później został pan zatrzymany na lotnisku podczas próby opuszczania kraju. Proszę pana, znaleziono przy panu 40 000 zł należące do ofiary. Czy i to mógłby pan sądowi wytłumaczyć? Ja kiedy wiedział, że Marzena jest umierana i ja nie chcieć, że i wiedział, że to będzie na Gamala i policja mówi, że to Gamal i nie chcieć, że ktoś obcy wziąć te pieniądze i ja wziąć pieniądze i bać i się bać i chcieć uciekać. Panie Abdelkader, czy poznaje pan ten przedmiot? Tak, to jest taki klucz. I tym kluczem francuskim zabito panią Dunin. Na nim ujawniono pana odciski palców. Jak pan to wyjaśni? To jest taki klucz. Ja używać, ja pracować w domu i na ten klucz jest mój palec. To jest normalne, ja używać, a nie zabić. Proszę pana, proszę powiedzieć sądowi, jak w ogóle pan poznał panią Dunin? Ja w Egipcie pracować w hotelu i Marzena przejechać do Egiptu. I ja poznać Marzena i kochać bardzo, bardzo i dla Marzena przejechać do Polski. A jak się między państwem układało? Ja bardzo, bardzo dobrze, bardzo kochać Marzena, miłość, bardzo dużo i chcieć z Marzena dziecko i chcieć z Marzena, pokazać Marzena mojej rodzinie. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Dziękuję, nie mam więcej pytań do oskarżonego. Pouczam, że przysługuje panu prawo do zadawania pytań świadkom. Może pan również wypowiadać się co do każdego przeprowadzonego dowodu. Zrozumiał pan to? Tak. Dziękuję, proszę usiąść. Na salę poprosimy świadka, panią Annę Bojko. Świadek Anna Bojko. Proszę podejść do barierki. Nazywa się pani Anna Bojko, ma pani 33 lata i mieszka pani we Wrocławiu, tak? Tak, pracuję tutaj jako dentystka. Ponieważ nie jest pani osobą bliską dla oskarżonego, pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Proszę powiedzieć, czy pani znała ofiarę? Była moją najbliższą sąsiadką. Nasze domy tylko ogrodzenie dzieli. Pana Abdelkadera też pani zna? Raczej nie chcę znać, za to jak zachowywał się wobec Marzeny. Wy wszyscy na mnie kłamiecie, mnie nie lubicie, a nie wiecie nic o mnie. Wiesz co? Trochę się napatrzyłam, jak żerowałaś na Marzenie. Wysoki sądzie, Marzena do Egiptu pojechała po to, żeby odchorować rozstanie ze swoim mężem. Była łatwą ofiarą, a ten zawrócił jej w głowie, a potem na głowę się jej zwalił. Ja nic nie z głową nie zrobił. Ona zazdrosna jest. Miałaby być zazdrosna o pana? Tak, bo ona kiedyś na imprezie i ona chcieć mnie całować. Nie pochlebiaj sobie. Nieźle musiałabym być pijana, żebym chciała cię w ogóle dotknąć. Chyba patykiem. Pani Bojko, ale proszę wyrażać się z umiarem. Dobrze, wysoki sądzie, ale on tutaj próbuje wam zamieszać w głowach, że niby biedny, dyskryminowany, a to kawał drania, wysoki sądzie, jest. Dzień dobry, policja. Rany boskie, co się stało?
Chcemy porozmawiać z Pawłem Kaliszewskim. Czy jest w domu? Pawełek? Czego wy chcecie od mojego syna? Paweł Kaliszewski? Tak. Proszę się ubrać, pojedzie pan z nami. Ale w jakiej sprawie? Jest pan zatrzymany pod zarzutem kradzieży karty kredytowej i próby wyłudzenia pieniędzy. Proszę się ubierać. Kradzież? Proszę się ubierać szybciutko. Pawciu, o czym oni mówią? Pani go puści. O czym oni mówią? Szybciej, szybciej. Szybciej. Proszę go puścić. Ale, nie wiem, wszystko będzie dobrze. Ale co się stało? Niedługo wrócę. Wszystko będzie dobrze. Proszę się uspokoić. Paweł? Paweł, o co chodzi? Sorry, siostro, to ta karta. Ale k***a, zostawcie mojego brata. Zaopiekuj się mamą. Co za pech. A co dokładnie nie podobało się pani w zachowaniu pana Abdelkadera wobec pani Dunin? Choćby to, że był jej utrzymankiem i tyle. Od roku w Polsce siedział, a do pracy żadnej nie poszedł. To pani wezwała policję, kiedy doszło do napadu na panią Dunin. Proszę nam opowiedzieć o tym po południu. Siedziałam w domu. Na L4, bo mi się jakaś grypa przeplątała. Jak już mówiłam, mieszkam koło Marzeny. Dzieli nas tylko mur z żywopłotem. I nagle usłyszałam takie dziwne hałasy i krzyki. Przestraszyłam się i zadzwoniłam na policję. Dopiero jak oni przyjechali, to poszłam zobaczyć, co się stało. Czy zdołała pani zidentyfikować po głosie osoby, których krzyki dotarły z sąsiedniego podwórka? Wydawało mi się, że to Marzena kłóci się z Gamalem. Czy wydawało się pani, że kłócą się sąsiedzi, których pani dobrze zna i tak od razu pani wzywa policję? No, wybaczę pani, ale to mało wiarygodne. Nie, no, bo wtedy to ja nie miałam pewności, kto to krzyczy. To znaczy, byłam prawie pewna, że słyszę głos Marzeny. Natomiast co do męskiego głosu, to nie miałam pewności. Czyli męski głos nie musiał należeć do pana Gamala, to mógł być zupełnie inny mężczyzna? Mógł to być inny mężczyzna. No właśnie, bo w sumie pana Gamala chyba dosyć łatwo poznać po głosie ze względu na akcent, prawda? Proszę pani, a proszę powiedzieć, jak się układały stosunki ofiary z jej mężem? Wysoki sądzie, Marzena to pecha miała do facetów. Rafał po 8 latach małżeństwa zostawił ją dla młodszej. Porządnie ją to wstrząsnęło. Co by nie powiedzieć o Gamalu, to faktycznie pomógł jej się pozbierać i zapomnieć o tamtym. A czy to prawda, że państwo Dunin żyli w ostrym konflikcie? Tak. O dom się awanturowali. Rzeczywiście szło na noże. Bo ten dom, wysoki sądzie, to należał do rodziny Rafała. Dostał go razem z resztą majątku po dziadkach czy po kimś. Z tym, że zapisał ten dom Marzenie, jak wzięli ślub. No, że później przechulał wszystkie rodzinne pieniądze. To jak się rozstali, to został na bruku. I co, chciał odzyskać dom? Tak. Próbował zmusić do tego Marzenę. Nękał ją to telefonami i wizytami. A podobno pan Dunin po śmierci żony bardzo szybko wprowadził się do tego domu. Tydzień nie minął, jak wprowadził się z tymi swoimi manatkami. On to nigdy tak tu nie miał. Wprawdzie był jedynym spadkobiercą po Marzenie, ale mógł chwilę odczekać, a przynajmniej nie organizować hucznej parapetówki miesiąc po tym, jak mu żona umarła. Czyli zgodzi się pani z tym, że pan Dunin bardzo zyskał na śmierci żony finansowo? Trudno temu zaprzeczyć. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Nie mam pytań do świadka, dziękuję. Dziękuję pani. Proszę usiąść. Na salę poprosimy świadka Rafała Dunina. Świadek Rafał Dunin. Wysoki sąd. To on zabić Marzena. Ja tak myślę. Posłuchaj, kretynie. Takie teksty to możesz wciskać hostessom i, nie wiem, jakimś panią na recepcji w hotelu, ale nie tutaj, okej? Okay? On zawsze kłamać o mnie, zawsze. Zamknij się, człowieku. Wracaj lepiej polerować posadzkę w hotelach. Ale proszę o spokój. Panie Abdelkader, proszę nie przeszkadzać. A czy pan się nie zapomniał? Przepraszam, wysoki sądzie. Przepraszam. To było niestosowne, przepraszam. Proszę się przedstawić. Nazywam się Rafał Dunin, mam 33 lata, jestem urzędnikiem bankowym we Wrocławiu. Ponieważ nie jest pan spokrewniony, spowinowacony z oskarżonym, pouczam o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. Pan jest mężem ofiary, zgadza się? No tak, ale tylko oficjalnie. My nie wzięliśmy rozwodu,
to Marzena nie chciała, ale my od blisko 2 lat nie żyliśmy już razem. Wysoki sąd wie, jak to czasami się życie potoczy. Proszę cię, wysoki sądzie, nie życie mu się potoczyło, tylko wolał bzykać młodszą. Wszyscy faceci jesteście taty sami. Pani Bojko, proszę wstać i proszę powstrzymać się od tego rodzaju komentarzy. Przepraszam, ale po prostu mam uczulenie na tego Słuchaj, człowieka. Jeżeli ty masz uczulenie, to nie wiem, weź się podrap, jeżeli coś siebie swędzi, albo zażyj wapno, dobrze? Ale nie wciskaj mi się w zeznania. Panie Dunin. Przepraszam, jestem zdenerwowany, przepraszam. Proszę powiedzieć, co pan wie w tej sprawie? Ja w tej sprawie na dobrą sprawę to wiem nie za dużo. Właściwie to nie wiem, dlaczego akurat ja jestem świadkiem tutaj. To może ja zacznę, proszę sądu. Panie Dunin, kilka miesięcy temu urodziło się panu dziecko. Mieszka pan razem z nim i z matką w niewielkiej kawalerce. A pańska żona mieszkała w dużym domu, który zresztą od pana otrzymała. To chyba musiało powodować dużą frustrację, prawda? Zresztą pani Bojko powiedziała, że z tego względu byliście z żoną w sporze. No tak, ale w ogóle co to ma wspólnego? Z tego co ja wiem, to Anka też kłóciła się z Marzeną, ale jakoś jej nikt o nic nie oskarża, tak? Poza tym, jeżeli już pani pyta, my dogadaliśmy się z żoną. Ona powiedziała, że ja mogę sobie wziąć ten dom, ponieważ sama doszła do wniosku, że jest to nie fair, że ja z Aldoną tłoczymy się na 200 metrach, podczas gdy ona mieszka w dobrej, wypasionej willi. No jak to chce pan, żebyśmy uwierzyli, że pańska żona, którą pan porzucił dla innej kobiety i z tą inną kobietą miał pan dziecko, tak wspaniałomyślnie postanowiła panu oddać dom? Wiadomo, że nie poszło tak gładko. Ja długo Marzenę przekonywałem, prosiłem, negocjowaliśmy. No tak, tylko pani Bojko raczej mówiła o kłótniach i o nękaniu pani Marzeny. Nie no, a skąd ona może to wiedzieć? Co ona, podsłuch miała? Może, nie wiem, jakimś medium jest? Sugerujesz, że ja kłamię? Chcesz dowodu? Proszę cię bardzo, nie wierzysz mi? To zaraz się przekonasz i pożałujesz. O tym już za chwilę. Zachciałeś się tej całej seks turystyki, no to skończyła tak jak skończyła. To on zabić Marzena. Ja tak myślę. Z groźbami do mnie popijak. Mamy w areszcie chłopaka, który był w posiadaniu karty kredytowej ofiary. Obrabowałeś zamordowaną kobietę. Zostańcie z nami. Pochodzący z Egiptu Gamal Abdelkader oskarżony jest o zabicie swojej partnerki Marzeny Dunin. Ja nie zabił. Pan zły człowiek. Gamal twierdzi, że jest niewinny i padł ofiarą uprzedzeń rasowych. Że niby biedny, dyskryminowany, a to kawał drania wysoki sądzie jest. W trakcie rozprawy wychodzi na jaw, że mordercą mógł być mąż ofiary Rafał Dunin. Zamknij się człowieku. Wracaj lepiej polerować posadzkę w hotelach. No tak, tylko pani Bojko raczej mówiła o kłótniach i o nękaniu pani Marzeny. Nie no, a skąd ona może to wiedzieć? Co ona, podsłuch miała? Może, nie wiem, jakimś medium jest? Sugerujesz, że ja kłamię? Chcesz dowodu? Proszę cię bardzo, nie wierzysz mi? To zaraz się przekonasz i pożałujesz. Wysoki sądzie, ja mam tutaj film, jak Marzena mówi o tych groźbach Rafała o dom. Ja go wcześniej nie pokazywałam, bo nie wiedziałam, że to może być ważne. No ale skoro Rafał próbuje mnie tutaj obrażać, to ja chętnie udowodnię, że się myli. Wysoki sądzie, my z dziewczynami często nagrywałyśmy takie śmieszne rzeczy na telefon. Ja mam tutaj takie nagranie z naszej babskiej posiadówki. To proszę wyjąć kartę pamięci i podać pani protokolantce. Wypuścimy dowód z tego nagrania. Bardzo proszę. Nie, daj spokój na policję, widzisz mnie na policji. Nie, nigdzie nie będę dzwonić.
dom, to najwyżej po moim klubie może tam. I to ma być ten dowód, tak? No rzeczywiście. Jedyne co widać na tym filmie to jakieś zapijaczone baby grające w kalambury. Wiesz co, Anka, ty to się może nawet nie ośmieszaj. Siedź sobie tam po cichutku z tyłu, ponieważ jedyne, czego ten film dowodził, to tylko i wyłącznie tego, że ty po prostu lubisz alkohol. Proszę pana, właśnie usłyszeliśmy, że nad wyraz mocno nalegał pan na to, żeby żona oddała panu dom. Posunął się pan nawet do gruźb, a pani Marzena, żeby zobrazować swoją sytuację, sięgnęła po nóż. Bo ona zawsze miała tendencję do przesady. Wysoki sądzie, tłumaczy przecież cały czas, że Marzenie plany się pozmieniały. Ona chciała kupić ten nowy samochód, wypieprzyć na zbity pysk tego pieprzonego Araba. A czy pan się nie zapomniał? Przepraszam, wysoki sądzie. Przepraszam. To było niestosowne, przepraszam. Karta, którą próbowałeś płacić, należy do kobiety, która została zamordowana i obrabowana. Ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja jej nawet nie znam. I nie znałem. Ja znalazłem ten portfel, no a w niej była ta karta. I tak? Chciałem sprawdzić, czy działa. A gdzie ją znalazłeś? No na dworcu. O co chodzi? Panie komisarzu, to drugi Kaliszewski, jego brat. Przyszedł i awanturował się. Mówi, że to on. Wypuśćcie mojego brata, nie ma z tym nic wspólnego. Peter Lutz, ja wszystko wyjaśniłem, jak to było. Tyle, że kolego, ja w tą twoją historyjkę nie wierzę. No ale naprawdę tak było? Dobra, Paweł, skończ tym. To moja wina, ja to teraz muszę beknąć. Jak to twoja wina? Marzena chciała robić jakieś reportaże o polskich kobietach, czy coś w tym stylu, nieważne. W każdym razie jej dom już nie był potrzebny i postanowiła mi go oddać, choć ona ujęła to trochę inaczej, bowiem powiedziała, że mam się nim nażreć i udławić. No, w każdym razie nie zmienia to faktu, że ja po prostu motywu nie miałem. Proszę pana, no ale panią mecenas męczą pewne wątpliwości co do pana osoby, to żeby je rozwiać. Proszę powiedzieć, czy widział się pan z żoną w dniu zabójstwa? No tak, fakt, widziałem się, ale od razu wyjaśniam, że ona była po prostu u mnie w banku, wypłacała pieniądze, nawet sporą sumę, bowiem 40 tysięcy złotych. No właśnie, no, spora suma. Wie pan, do czego potrzebowała takiej gotówki? Może ona chciała kupić nowy samochód, to znaczy jakiś używany z drugiej ręki, dlatego była jej potrzebna czysta gotówka. Ona mówiła, że ona chce zacząć nowe życie. Nowe życie to znaczy po prostu bez tego arabskiego pachołka. Panie Dunin, za ciągłe obrażanie oskarżonego zostaje pan ukarany karą porządkową grzywny w wysokości 1000 złotych. Mam nadzieję, że teraz opanuje pan swoje słownictwo. Wysoki sądzie, ten człowiek zabił moją jakby nie było, ale jednak żonę. Tak więc proszę mi wierzyć, że ja nie mam zamiaru bawić się tutaj w jakiejkolwiek konwenanse. Ale będzie pan musiał. Chyba, że chce pan spędzić 14 dni w areszcie. No nie, nie chcę. To proszę się opanować. Jeśli można. Proszę. Proszę pana, powiedział pan, że oskarżony zabił pana żonę i to z taką dużą dozą pewności. Skąd u pana pewność, że to on zabił pana żonę? Bo ten człowiek po prostu miał motyw. Wysoki sądzie, tego dnia, kiedy Marzena była u mnie w banku, ona mówiła, że po prostu ma go dosyć. Że nie dość, że robi ciągły syf w domu, to jeszcze stał się jej po prostu legalnym utrzymankiem. Marzena pytała mnie nawet o jakieś tanie linie lotnicze, ponieważ chciała wykupić mu jeszcze tego samego dnia bilet powrotny do Egiptu. Ja myślę, że to po prostu on zabił. Kiedy się dowiedział o tym, no to się przyjeżył, wkurzył i, no i załatwił Marzenę. A gdzie pan był w czasie, kiedy dokonano napadu na panią Dunin? No ja byłem u siebie, to znaczy byłem u Aldony. U Aldony. Jest na to dowód, bowiem Aldona telefonowała do mnie na numer stacjonarny i Billing może to potwierdzić. Wie pan, Billing nie potwierdzi, że z panem rozmawiała. Przepraszam państwa. Tak, słucham. Dzień dobry. Komisarz Tomasz Różański się kłania. Wysoki sądzie, mamy w areszcie chłopaka, który był w posiadaniu karty kredytowej ofiary. Tak, Marzeny Dunin. Myślę, że może on wnieść nowe fakty do sprawy. Świetnie. A kiedy państwo będą mogli przywieźć? Będziemy za 10 minut. Okej, zatem jedziemy. Do widzenia. Dziękuję. Proszę państwa, policja zatrzymała mężczyznę, który był w posiadaniu karty kredytowej należącej do ofiary i mężczyzna ten zaraz zostanie przywieziony do sądu. Panie Dunin, proszę powiedzieć, czy dobrze zna pan oskarżonego i czy wie pan, jakie relacje panowały między nim a pana żoną? Nie, ja go znam tylko z widzenia, jeszcze z relacji naszych wspólnych znajomych. Tak na dobrą sprawę, to wstyd mi było trochę za Marzenę, że ona sobie takiego gacha do Polski sprowadziła.
No ale no cóż, sama sobie winna. Zachciała się tej całej seksturystyki, no to skończyła tak jak skończyła, tak? Jak śmiesz? Jakiej seksturystyki? Zakochała się, bo ty złamałeś jej serce. Zrobiłeś bachora pierwszej lepszej, więc cię lepiej nie odzywaj. Ty słuchaj, a ty co, zazdrosisz? Tobie jakoś nikt nie chce bachora zrobić, co? Proszę państwa, jeszcze jedno takie zachowanie i będą kolejne kary porządkowe. Przepraszam, Wysoki Sądzie. Przepraszam. Czy są do pana pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, proszę usiąść. Na salę poprosimy panią Aldonę Błońską. Świadek Aldona Błońska. Proszę podejść. Proszę się przedstawić. Aldona Błońska, ale już niedługo Dunin. Zaręczyliśmy się z Rafałem. W przyszłym roku planujemy ślub. Ma pani 23 lata, mieszka pani we Wrocławiu i jest pani pracownikiem banku. Zgadza się? Tak, zgadza się. Pracuję w tym samym banku, co mój Rafcio. Tam się poznaliśmy. No ja od początku wiedziałam, że będziemy razem. Chociaż szczerze mówiąc, jest mi trochę głupio, że przez to wszystko, że ja jestem z Rafałem, Marzena związała się z tym Gumolem. Gamalem Abdelkaderem. Jak zwał, tak zwał. Ważniejsze, że on zabił Marzenę. Można się było spodziewać, że nic dobrego z tego nie będzie. Pani Błońska, dopóki pan Abdelkader nie zostanie skazany, to prawo uważa go za niewinnego. I nie do pani należy orzekanie o jego winie. Prawo prawem, a ja swoje wiem. A dlaczego uważa pani, że oskarżony zabił panią Dunin? Wysoki sądzie, oni cały czas się kłócili. Sama byłam świadkiem takiej jednej ich kłótni. Nawet filmik nagrałam. Wysoki sądzie, materiał filmowy, o którym mówi świadek, został oznaczony jako dowód numer 6. Proszę pani, proszę powiedzieć sądowi, gdzie i kiedy nagrała pani ten materiał? To było jakieś, nie wiem, 2 miesiące temu. W takim osiedlowym markecie. Zobaczyłam Marzenę z tym jej Gamulem czy Gamalem, jak mu tam. Strasznie się kłócili, więc wyjęłam telefon i zaczęłam nagrywać tak dla śmiechu, żeby Misiowi, znaczy Rafałowi pokazać. Proszę, Wysoki Sądzie, o zaprezentowanie tego dowodu. Pani Aniu, bardzo proszę o odtworzenie nagrania. Pani sąd, ja mogę to wyjaśnić. Proszę. To jest normalne. Ja i Marzena para i się kłócić tu i w Egipcie się kłócić. To jest normalne. Czasem kłócić po prostu. Człowieku, kto w to uwierzy? Jeszcze się potem na parkingu szamotali. To jasne, że on ją zabił. Proszę świadka, proszę się opanować. Pan może usiąść. Proszę pani, ponieważ pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące pani konkubenta, to mam pytanie w związku z tym, czy tamtego popołudnia dzwoniła pani na telefon domowy do pana Dunina? Tak, oczywiście dzwoniłam, bo byliśmy umówieni, że odbierze mnie z przychodni. Dzwoniłam chyba około 3:00, miał być za jakieś 15 minut, ale się spóźnił i był dopiero przed 4:00. Czyli nie wie pani, gdzie był pan Dunin między 15 a 16? No nie wiem, bo w sumie od nas do przychodni to się 15 minut góra jedzie. No ale na szczęście, Wysoki Sądzie, teraz mamy już blisko, bo ta przychodnia jest niedaleko naszego nowego domu. Aldona, weź ty się uspokój i uważaj na to, co mówisz, dobra? Nie poplaj głupio. Panie Dunin, proszę wstać. To fakt, że za chwilę pojawi się nowy świadek, tak pana niepokoi? Panie Dunin, proszę wstać. Chce pan zostać ponownie ukarany? Nie, ale ona bzdury gada. Panie Dunin, proszę nie przeszkadzać. Co ty, Misiu, się tak denerwujesz? Przecież mówię tak, jak było. A bo pani chce nas wrobić, że to Rafał Marzenę zabił? Nie, no tak, to nie. On się tylko spóźnił, ale Rafał tak zawsze. Niemniej, proszę pani, byliście umówieni o 15:15 w pobliżu domu ofiary. A de facto spotkaliście się około godziny 16:00. Czyli zgodzi się pani, że o 15:30 pan Dunin mógł być pod domem, gdzie dokonano zabójstwa pani Marzeny? No teoretycznie mogło tak być. Ale to takie wymyślanie.
Ja znam Rafała, on nigdy czegoś takiego by nie zrobił. Wysoki sądzie, przepraszam, czy ja mogę? Proszę. Proszę Wysokiego Sądu, ja rzeczywiście wtedy miałam pojechać po Aldonę, ale no, przyjechałam wcześniej do domu, tak więc włączyłem sobie powtórkę meczu i się trochę zagapiłem w ten telewizor. Ale później pojechałam po Aldonę i po dziecko. Nawet nie przyjeżdżałam koło tego domu. Wysoki sądzie, zatrzymany jest na korytarzu. Dziękujemy bardzo, ale proszę jeszcze chwilę poczekać. Proszę usiąść. Czy do pani są jeszcze pytania? Dziękuję, nie mam. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Panie Dudzik, proszę poprosić panów na salę. O f***, to on, to ten morderca. Dobrze, że go macie. Sam jesteś mordercą. Co? Chyba cię pogięło, frajerze. Proszę o spokój. Przepraszam, wysoki sędzie. Dopuszczam z urzędu dowód zeznań Piotra Kaliszewskiego. Lat 17. Mieszkasz we Wrocławiu i uczysz się w gimnazjum. Zgadza się? Tak. Jesteś osobą obcą dla oskarżonego? Oczywiście. Zostaniesz przesłuchany w charakterze świadka. Pouczam, że przed sądem należy mówić prawdę, ale możesz uchylić się od odpowiedzi na pytanie, które mogłoby narazić cię na odpowiedzialność karną. Czy to również zrozumiałeś? Rozumiem. Zostałeś zatrzymany dlatego, że byłeś w posiadaniu karty kredytowej należącej do ofiary, do pani Dunin. No tak, ale w wysoki sądzie, to wszystko przez mojego młodszego brata, no. On tą kartą próbował za coś tam zapłacić w tym sklepie. No a, no g***a jeszcze jest, no a ja tą kartę tylko tej kobiecie zabrałem. Nawet ręki bym na nią nie podniósł. Ale powiedz dokładnie, jak wszedłeś w posiadanie tej karty? No dobra, znaczy w wysoki sądzie, no to było tak. Byłem w banku wybrać pieniądze na czynsz. Mów dalej. Podszedłem do okienka, gdy była moja kolej. Obok podeszła babka o nazwisku Dunin, chyba Marzena miała na imię. Zaciekawiło mnie to, jak się nazywa, bo usłyszałem, że wybiera sporą kwotę, 40 tysięcy złotych chyba. I wtedy postanowił pan napaść na panią Dunin? Nic z tych rzeczy. No, znaczy, ja nie wiedziałem, co ja zrobię, no ale postanowiłem tą kobietę śledzić. No i co było później? No, śledziłem ją. No i ona w końcu weszła na posesję. Przy ogrodzeniu były takie krzaki, nie? No to schowałem się w niej i patrzyłem, co było dalej. A potem on zabić. To on zabić Marzena. Panie Abdelkader, proszę usiąść. Co wydarzyło się później? Obserwowałem wszystko przez te krzaki. No i ta babka wchodzi na posesję. A tam wiedziałem, od razu zobaczyłem, że to jakiś Turek albo Arab. I do niej z jakimś tekstem: cześć Marzenka, ja reparować dla ciebie dom, żeby ty nie mówić, że ja leń, coś takiego. No ale tamto to z pyskiem od razu do niego. A pamiętasz, co mówiła? No tak, no chodziło głównie o to, że kupiła mu jakieś bilety, że ma się wynosić do Egiptu. No i ten to strasznie się wściekł, zaczął tak jakoś telepać się cały z tych nerwów. Był na maksa, przepraszam, zdenerwowany. No i w ręku trzymał jakieś żelastwo. Co się dalej wydarzyło? No, on ją nazwał dziewką kilka razy. Ona mu coś tam odpysknęła. No i ten się już zdenerwował niesamowicie. No, przyfasolił jej w łeb ze 3-4 razy, chyba kluczem francuskim. Moment i się zalała we krwi. To nie tak, panie sądzie. Ona uderzyć mi mocno, mocno uderzyć i brzydko mówić. No w sumie fakt, wysoki sądzie. No, ona go pierwsza tam w pysk trzasnęła. No ale to ona mu coś tam powiedziała, że jest kiepski w łóżku, że ma nowego kochanka, jakoś tak. Panie Abdelkader, proszę wstać. Na początku swoich wyjaśnień powiedział pan, że usłyszał jakieś krzyki, wybiegł z domu i na dole zastał zwłoki. Teraz pan mówi coś innego. Potrafi pan wyjaśnić tę rozbieżność? Panie Abdelkader. Ja kochać Marzenę i nie chcieć, pani sąd, ja nie chcieć to się stać. Ja kochać Marzenę, to samo się stać. Ja wiem, że straszne zbrodnie, ale... Ale opowie nam pan, co tam się stało? Panie Abdelkader? Nie chcę nic mówić.
To proszę usiąść. Proszę świadka, jak zareagowałeś na to, co zobaczyłeś? Wszystko widziałem, bo byłem w tych krzakach, no a jemu na twarzy straszny szok się pojawił. Pobiegł do domu, wiedziałem, że zaraz z niego będzie wybiegał, no to zostałem jeszcze. I tak jak przewidywałem, zaraz wybiegł, musiał wiedzieć o pieniądzach, bo zabrał torbę i długa. No w sumie ciekawa akcja, no lepiej się czułem niż w kinie. Nazywasz to ciekawą akcją, jak w kinie? Wysoki sądzie, no z całym szacunkiem, ale gdyby pani wychowała się tam, gdzie ja, to nie aż tak to hardkorowe, no. No ale nie powiem, no adrenalina mi trochę skoczyła, bo myślałem, że on może mnie cały czas w tych krzakach wyczaić. Piotrze, ale przecież tam zginęła kobieta, na twoich oczach. Sorry, no ale no, przecież to on zabił tą kobietę i nawet się do tego przyznał. Piotrze, a wyjaśnij nam, w jaki sposób karta kredytowa pani Dunin znalazła się u ciebie? No jak ten już wyrwał długo i go nie było, no to podbiegłem, przeszukałem, no i zabrałem jej portfel. A czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że obrabowałeś zamordowaną kobietę? No ale skąd ja mogłem wiedzieć, że ona nie żyje? To dlaczego nie próbowałeś jej pomóc? Co ja mogłem zrobić? Czy są jeszcze pytania do świadka? Ja mam pytanie, dziękuję, wysoki sędzie. Dziękuję. To dziękuję, możesz usiąść. Zamykam przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Byłoby chyba lepiej dla wszystkich, wysoki sądzie, gdyby oskarżony pozostał w swoim kraju macierzystym. Wiódł w dalszym ciągu skromne życie pracownika w jednym z hoteli, w którymś z kurortów w Egipcie, bo to człowiek, który chyba nie potrafi żyć na emigracji. Byłoby też lepiej z tego powodu, że Marzena Dunin żyłaby, wysoki sądzie. Po to, żeby żyć w obcym kraju, to trzeba przestrzegać prawa, wysoki sądzie. Niespecjalnie mnie obchodzi, czy i jaki system obowiązuje w kraju pochodzenia oskarżonego, albo jakim kanonem on sam jest związany. Tutaj obowiązuje inny kodeks moralny i inne prawo. Takie czyny są karane z pełną surowością. Dlatego będę wnosił o wymierzenie mu 25 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pani mecenas. Wysoki sądzie, to, o czym zapomniał pan prokurator. Nie byłoby tego przestępstwa, gdyby nie zachowanie ofiary. Bo prawda jest taka, że pani Marzena Dunin traktowała pana Gamala jak psa. Sprowadziła sobie egzotycznego kochanka, zadowolona, że dokonał dla niej tego romantycznego aktu porzucenia swojej rodziny, domu, kraju. A gdy jej się znudził, kiedy się okazało, że on też musi coś jeść, gdzieś mieszkać, kiedy się okazało, że kulturowo kompletnie do siebie nie pasują, postanowiła szurnąć go w kąt. No tak to wyglądało. Marzena Dunin pana Gamala poniżała, wyzywała, biła. Fakt, że on też nie był dla niej zbyt miły, ale proszę sądu. Tamtego dnia on chciał tylko wyremontować dom. Chciał jej się przypodobać, żeby go znowu nie poniżała i nie wyzywała. No pech chciał, że miał w ręku ciężkie narzędzie. Ale proszę sądu, do swojego czynu został sprowokowany i nie może to ujść uwadze sądu. Dlatego ja proszę o łagodny wymiar kary. Dziękuję. O co pan prosi sąd? Ja poproszę o litość. O to, że ja nie zabić Marzena, tylko o tak, ja kochać Marzena i żałuję i to z miłości. Dziękuję, proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sąd idzie.
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy Gamala Abdelkadera uznaje go za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i wymierza karę 25 lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Wina oskarżonego w tej sprawie jest niewątpliwa. Zabił młodą kobietę. Zadał kilka ciosów tym ciężkim narzędziem. Skrucha oskarżonego wyrażona słowami ja szaleć, ja żałować nie przekonała sądu. Nie przekonały sądu również słowa o wielkiej miłości. Miłość, proszę oskarżonego, jest wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby jest nam bliższe niż nasze własne. A jak pan traktował panią Dunin? Bardzo instrumentalnie. Wtedy, kiedy kupowała banany, to była dobra. Jak nie chciała, to była rasistką. Jak tańczyła z panem, było wszystko dobrze. Jak zatańczyła z kimś innym, była dziwką. To nie była miłość. Być może ze strony pani Dunin również nie. Ale tworzyliście jakiś związek. Było tam wiele konfliktów. Należało to rozwiązać. A nie zabijać. Okolicznością łagodzącą w tej sprawie jest to, że działał pan w sposób nagły, że użył pan narzędzia, które miał pod ręką, że zdenerwowały pana słowa i zachowanie ofiary. Ale sąd bierze również pod uwagę zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Czy gdyby pan naprawdę kochał panią Marzenę Dunin, potrafiłby pan chwilę po tym, jak pan ją zabił, przeszukiwać jej kieszenie i zabrać 40 tysięcy złotych? Trudno to sobie wyobrazić. Dlatego w tej sprawie sąd przychylił się do wniosku pana prokuratora i wymierzył panu karę 25 lat pozbawienia wolności. Zamykam rozprawę. Dziękuję państwu. Piotrowi Kaliszewskiemu za kradzież karty kredytowej i niezawiadomienie niezwłocznie organów ścigania o dokonanym zabójstwie sąd wymierzył karę 1 roku w zawieszeniu na 3 lata. Już w kolejnym odcinku. Zrobił mi to szybko i brutalnie. Jakby chciał mnie za coś ukarać. Czekaj tu! Pana randka z panią Elizą Nosek to raczej do udanych nie należało. Myślisz, że będę cię krył? No może zaproś panią sędzię do siebie i pokaż jej swój komputer. No to zamknij się, idziot! Wyrok wyda sędzia Anna Maria Wesołowska.